Dariusz Jerzewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest moim i waszym gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Właściwie dwie rzeczy mamy do omówienia. Zacznijmy od tej pływalni. Przerwa techniczna na pływalni w Ełku trwa. Tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, no, przerwy techniczne planuje się gdzieś tam na wyrost. I mimo, że pogoda jest taka, jaka jest, średnio plażowa, to z pływalni korzystać jeszcze nie można. Do kiedy? I jakie nowości po tym remoncie będą wprowadzone? Tak jest, przerwa techniczna. No bardzo żałujemy, że akurat w tym okresie, ale tak jak pan wspomniał, ciężko zaplanować, jak będzie się pogoda w sierpniu przedstawiała. Zaplanowaliśmy z dużym wyprzedzeniem przestój 3-tygodniowy, jak co roku od 15 sierpnia do 4 września, czyli pełne 3 tygodnie. Obiekt już nieco wiekowy, także no, potrzebuje kilku dni oddechu. Planujemy wiele remontów, między innymi te najbardziej atrakcyjne, myślę, dla klientów, to wanna z hydromasażem. Do tej pory potocznie nazywane jacuzzi, nieco przestarzałe. W tym roku zdecydowaliśmy się na nową wannę z hydromasażem, jacuzzi na około 15 osób, także dużo większe jacuzzi. Można się wybrać z większą grupą przyjaciół. Tak jest. I taka nowinka techniczna, ponieważ stare jacuzzi miało taki tryb pracy 45-minutowy. Czyli 45 minut to jacuzzi funkcjonowało, następnie potrzebna była przerwa, to akurat automat wyłączał to jacuzzi. W tym momencie będzie to jacuzzi funkcjonowało w takim trybie, wchodzi klient do jacuzzi, wciska guziczek i wtedy jacuzzi przez 5 minut będzie działało. Po upływie tego czasu można ponownie włączyć jacuzzi i ten tryb pracy nie będzie zakłócony, będzie on bardziej dostosowany pod klienta. Wanna z hydromasażem to jedna z atrakcji. Również modernizujemy łaźnię parową. W łaźni parowej pojawi się nowe siedzisko. W tej dużej łaźni parowej zmieniamy również pracę wytwornicy pary na mechaniczną. Pojawi się także wiadro Bosmana, a także wymieniamy zjeżdżalnię dla najmłodszych. Wymieniamy z tego względu, iż te dotychczas, które funkcjonowały, nie były do końca przystosowane pod względem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo najważniejsze, szczególnie wśród najmłodszych, także wymieniamy dwie zjeżdżalnie, co myślę będzie sporą atrakcją dla najmłodszych. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że w trakcie tego lata w lipcu, czy też na początku sierpnia, ełcka pływalnia niesłabnącą popularnością się cieszyła. Mało tego, nawet chyba mega obłożeniem, prawda? Zgadza się. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy największe zainteresowanie parkiem wodnym chyba od początku istnienia. Pojawiły się kolejki. Ta pogoda oczywiście, niekorzystna pogoda, pomaga, ponieważ no, ludzie chcą spędzać wolny czas nad wodą, nie można na plaży, wtedy wybieramy się na pływanie do parku wodnego. Pojawiły się kolejki, te kolejki praktycznie codziennie pojawiały się, około 50 osób czekało w kolejkach, ale udało się wszystkim skorzystać, a w tym momencie pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich Państwa od 5 września, wtedy rusza park wodny po modernizacji. Kolejny temat, kolejna impreza biegowa w naszym mieście. Ełk bieganiem stoi, wiadomo, nie od dziś. 5-10-15, nie chodzi o kategorie wiekowe, bynajmniej o dystanse. Kiedy, jak to się będzie odbywać, gdzie? Poproszę o szczegóły. Nie chodzi o kategorie wiekowe, nie chodzi też o program sprzed lat. 5-10-15 to dystanse, na których możemy się ścigać, możemy rywalizować, możemy sprawdzić swoją kondycję. Przede wszystkim poprzez tą imprezę chcemy promować zdrowy styl życia. Coraz więcej ełczan, ale także i przyjeżdżających turystów biega. Możemy to zaobserwować codziennie,
mimo tej niekorzystnej pogody, czy też korzystnej pogody, widzimy wielu biegaczy i w tym roku właśnie w sierpniu, w okresie wakacyjnym, postanowiliśmy zorganizować właśnie tą imprezę biegową 5, 10, 15 w najbliższą niedzielę 21 sierpnia. Biuro zawodów oraz start meta, to wszystko zlokalizowane przy Centrum Edukacji Ekologicznej. A jak będzie przebiegać trasa? Trasa tradycyjnie, chcemy pokazać to, co najpiękniejsze w Ełku, czyli wzdłuż Jeziora Ełckiego, Ełcka Promenada, ulica Zamkowa. Pętla będzie mierzyła 5 km i to, co biegacze, niektórzy biegacze uwielbiają w tej imprezie, to to, że nie musimy deklarować dystansu przed startem, a możemy zdecydować się w trakcie biegu. Jedna pętla to 5 km, możemy pokonać jedną pętlę, czyli 5 km, dwie, czyli 10 km, albo zdecydować się na pełen dystans, czyli trzy pętle, to da nam dystans 15 km. Także serdecznie zapraszam wszystkich miłośników biegania w najbliższą niedzielę. Zapisy trwają poprzez stronę internetową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kto nie zdąży, oczywiście w biurze zawodów w dniu imprezy od godziny 8 rano można wypełnić deklarację, zapisać się również. Startujemy o godzinie 12 w samo południe i tu ważna informacja. Patrzyliśmy na prognozy pogody. W najbliższy weekend ma być fantastyczna pogoda, około 25 stopni, także warto spędzić ten czas na sportowo. I nie tylko atrakcje sportowe, ale również tam jest w planie jakiś piknik o godzinie 13, również tuż przed zakończeniem zmagań. Tak jest. Tradycyjnie dla wszystkich biegaczy, wszystkich kibiców przygotowujemy taki piknik. Jest to połączone oczywiście z wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, na poszczególnych dystansach. I za Centrum Edukacji Ekologicznej, fantastyczne miejsce, można powiedzieć swego rodzaju biesiada, czas na wymienienie się swoimi doświadczeniami biegowymi wśród biegaczy, także to wszystko czeka na wszystkich startujących w biegu 5, 10, 15 w najbliższą niedzielę. Panie Dariuszu, ile osób już się zgłosiło i ilu przewidujecie uczestników weźmie udział w tej imprezie? Przewidujemy około 200 zawodników. Ta impreza z roku na rok rozrasta się. Coraz więcej młodzieży przede wszystkim bierze udział w tej imprezie biegowej. W tym roku nieco zmieniliśmy termin, ponieważ w ubiegłych latach ona odbywała się w październiku. W tym roku zmieniliśmy to na sierpień z tego względu, żeby turyści, którzy przebywają również w Ełku, mieli taką możliwość wzięcia udziału właśnie w takim biegu. Myślę, że około 200 zawodników wystartuje w biegu 5-10-15. Dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie informacje. Pan Dariusz Jerzewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku był moim i waszym gościem. Dziękuję i zapraszam.